Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościoX.pl. Naszym gościem jest pan Konrad Legierski. Tak. Zgadza się. Pan Konrad nie ma 70 lat, ale hokej na trawie w Cieszynie ma 70 lat. I dlatego się tutaj widzimy. Medale, różne puchary i książka. Co to za książka? Co to za kronika? Zacznijmy od tego. Pierwsza kronika, jeśli chodzi o początki hokeja na trawie w Cieszynie. Czyli te 70 lat temu. Dokładnie tak. I pan jest wnukiem pierwszego trenera, tak? Jak to? Jednego z pierwszych trenerów, Edwarda Legierskiego. Potem był też mój ojciec, Jarosław Legierski. No obecnie ja razem z bratem, siostrą i z mamą, a także przy innych pomocy również prowadzimy. Czyli rodzinny sport. Tak, rodzinny sport. W ogóle hokej na trawie to jest rodzinny sport. Bo jakby założycielami, ludźmi, którzy jakby prowadzili po prostu ten hokej, no to między innymi Buzek, bardzo znane nazwisko w Polsce, przez wiele lat też działało, czy Sokolik, do dnia dzisiejszego z jego jakby, na jego cześć jest robiony corocznie, cyklicznie turniej w Siemianicach Śląskich, a też właśnie zaczynał w Cieszynie, on to jakby reaktywował. No i też właśnie mój dziadek i ojciec jakby też mocno prężnie działali. Trudno 70 lat zmieścić 15 minut naszego programu, ale postaramy się. Może nie będziemy mówić o wszystkim. Zacznijmy może od sukcesów, bo faktycznie wygląda to imponująco. Wiadomo, że nie wszystko jest tutaj. Niestety nie dało się nie wszystkiego, daliśmy wszystkiego rady przynieść. Tak, ale takie największe sukcesy, gdyby można było wymienić tak pokrótce, hokeja na trawie? Ogólnie to na pewno awans do pierwszej ligi. To był taki największy sukces dla Cieszyna, kiedy jeszcze była seniorka. No tak, bo teraz nie ma tej seniorki, więc jakby nie mamy tej możliwości, ale i te młodsze roczniki wygrywają dość często w Lidze Mistrzów, znaczy przepraszam, w Lidze Śląska. Więc jakby zawsze się gdzieś klasyfikujemy na podium i też zdobywamy trofea przez to. A teraz właśnie, bo wspomniał pan, że kiedyś była seniorka, a teraz są młodziki, że tak powiem, tak? Bo macie zajęcia już dla dzieci od lat trzech. Tak? Co robicie na tych zajęciach? To jest głównie zabawa. To jest przede wszystkim promowanie sportu, żeby te dzieci po prostu w nich zaszczepić tą chęć uprawiania sportu. Żeby one po prostu zamiast smartfona, gdzieś tableta, wybrały jednak ruch i aktywność. Tak, a to jest trudne. To niestety w dzisiejszych czasach jest trudne. Mówi się, że jest modne bieganie, modne jest powiedzmy jakiś aktywny tryb życia, ale mam wrażenie, że modne to jest wśród tych ludzi starszych. Natomiast młodzież idzie troszeczkę w innym kierunku. Woli jednak profil easy. Tak, posiedzieć, pograć, poskrolować i tyle. No, niestety tak. Ale wy odciągacie dość skutecznie, bo macie tych grup kilka. Mamy kilka już grup, kilka już też wychowanków. Najnowszy teraz taki Szymon Suliga dostał się do kadry polskiej do lat 16. On jest rocznik 2000 bodajże 5. No i rokowania całkiem niezłe ten, ale też i wcześniej bywali zawodnicy, którzy dostali, między innymi Jakub Hanzel, też kolejny bramkarz, który miał okazję być w reprezentacji Polski, Szymon Grinda, czy nawet wcześniejszy Bartosz Szotek, też z takiej rodziny właśnie hokejowej. Także no, trochę tych nazwisk jest. Jest. Ten. I zapraszacie też innych młodych i starszych, którzy chcieliby dołączyć. Sport olimpijski. No w Cieszynie, także bezpieczny zresztą, bo to się tak mówi, że czasami hokej na trawie jest niebezpieczny, czy nie? To jest taki mit, z racji tego, że są twarde piłki, twarde kije, ale to jest nieprawda. Myślę, że on jest równie bezpieczny jak każdy inny. Nawet moje takie odczucia są takie, że statystycznie częściej są wypadki w innych sportach niż u nas. Głównie dlatego, że gdzieś od małego uczymy ich patrzeć na piłkę i przede wszystkim reagować, co trzeba zrobić. Ten zawodnik ma czas na unik. No i raz, że to jest gra dżentelmenów. Taka jest prawda. No. Tak? W Anglii została nazwana? Tak, czy tak, Brytyjczycy uznali, że to jest gra dżentelmenów. Z racji tego, że właśnie nie ma tego kontaktowego takiego ciało w ciało, tylko jest tylko właśnie walka na kije. Czyli dzieciaki mogą się nauczyć też i dyscypliny, wydaje mi się, po części u was, tak? Bo to na jest pewno podstawa. Musi być ta dyscyplina. To jest podstawa. Bez dyscypliny jest chaos. Dlatego dyscyplina to jest najważniejsza rzecz, którą uczymy. A dyscyplina też powoduje, że jest bezpiecznie. No, oczywiście. Mam takie pytanie, bo mówimy tak ładnie o sukcesach i o tych dobrych stronach, a co jest bolączką, co jest takim jakąś trudnością, albo czego brakuje? Do czego dążycie wy jako ludzie, którzy zajmują się hokejem na trawie tu w Cieszynie? Ja myślę, że największą bolączką naszą to są warunki do trenowania.
W dzisiejszych czasach hokej na trawie jest trenowany na sztucznej murawie. A tego niestety nie mamy w Cieszynie. Tak, sztuczna murawa, proszę Państwa, mamy prawie że zielona. Nie, żartuję sobie. Tak, nie ma tutaj trawy, nie mamy trawy. No to jest największa bolączka, dlatego też sukcesy były kiedyś, kiedy hokej na trawie był na naturalnej trawie. Było też o wiele więcej klubów w Polsce, nawet blisko w Bielsku też był hokejowy klub. Ale to kiedy... co, to były lata 70? Tak, to były lata 70, powiedzmy 80. Natomiast już potem tak naprawdę, kiedy weszła ta struktura grania na sztucznej murawie, owszem, był to plus dla tej dyscypliny, bo stał się bardziej dynamiczny, bardziej medialny, bardziej efektowny i o wiele techniczniejszy. Kiedyś się grało bardziej siłowo, teraz głównie technika. Więc plusy owszem, ale przez to, że byliśmy w tym bloku troszeczkę wschodnim, mam wrażenie, że mamy problem dogonić, ale już jest coraz lepiej. Czyli trzeba prowadzić teraz taką szeroko zakrojoną kampanię, chodzić do włodarzy różnych miast? Tak. Tak? I tak się dzieje? Robi Pan tak, staramy czy średnio? Staramy się, prowadzimy taki, ja to nazywam agresywny lobbying. Ale bezpieczny. Ale bezpieczny. Przypominam często właśnie włodarzom, że nie powstaliśmy wczoraj i nie chcemy sprowadzić do Cieszyna windsurfing, tylko właśnie robimy coś, co już było i tylko chcemy, żeby to dalej kontynuować. A za 30 lat, kiedy będziemy obchodzić stulecie hokeja na trawie w Cieszynie, spotkamy się, mam nadzieję, że w tej samej, w tym samym składzie i będziemy mogli może w jakichś innych lepszych warunkach, tak, jeszcze, albo będziemy mogli mówić o lepszych warunkach, tak? Wierzę tak w to. Było, żeby tak było. Tak. Gdybym nie był optymistą, to podejrzewam, bym już dawno tego nie robił. Właśnie. A gdyby Pan nie robił tego, co Pan robi, czy nie zajmowałby się Pan hokejem na trawie, to co by Pan robił? Miałby Pan jakąś taką alternatywę dla sportu? Myślę, że sport. Tak? To jest ta dziedzina, tak, która... Myślę, że sport, ponieważ sport daje mi tę satysfakcję, tak? Czuję się przez to lepszy, że wybieram możliwość uprawiania tego sportu i że mogę ją przekazać komuś innemu, młodszemu pokoleniu. Ale wiem, że nie zawsze zajmował się Pan sportem, albo sport był zawsze cały czas. Tak. Ale był taki okres w Pana życiu, kiedy robił Pan coś innego. Czy może Pan zdradzić co? Kucharzem byłem. I to nie w Polsce, proszę Państwa, tylko na wyspach, tych północnych i południowych. Tak, byłem. I na wyspach chorwackich, i byłem również na wyspach w Irlandii. A czy to doświadczenie, które było wtedy, jakoś przeniosło się na to, co Pan robi teraz, czyli na sport? Czy można powiedzieć, że coś, to doświadczenie bycia kucharzem tam? Praca z ludźmi. Nauczyła mnie na pewno pracy z ludźmi, wyrozumiałości tego, że trzeba wysłuchać i to robię do dnia dzisiejszego. Jest raczej od człowiekiem, który woli porozmawiać i znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, niż gdzieś tam agresywnie po prostu próbować coś wywalczyć. Tak, bo trzeba rozmawiać z zawodnikami, i czasami z rodzicami i z różnymi ludźmi, którzy są wokoło sportu. Dokładnie tak. Trzeba znaleźć jakieś... Jest szerokie grono, każdy oczekuje jak najlepiej dla siebie, a tutaj trzeba często znaleźć jakiś kompromis, że nie można myśleć tylko i wyłącznie o sobie, trzeba myśleć o całej drużynie. Tak samo jest w sporcie. Tak, no gra zespołowa, wygrywa, współpraca. To wygrywają wszyscy, tak? A bramkarz, obrona, linia pomocy, linia ataku, wszyscy strzelają bramkę, cała drużyna wygrywa. Jak się traci bramkę, to nie jest, że to jest wina bramkarza. Linia ataku nie wykorzystała swojej sytuacji do strzelania bramki, linia pomocy nie zatrzymała, linia obrony i bramkarz. Cała drużyna przegrywa, cała drużyna wygrywa. Sukces ma wielu ojców, a niepowodzenie jest sierotą. Tak. Sierotą. A koszulka? Bo widzę, że orzeł, ale to jest... Tak, to jest specjalnie dla nas zaprojektowane przez zaprzyjaźnione studio w Bielsku Tatuażu. Nie wiem, czy mogę podać nazwę. Proszę podać. Najwyżej wykreślimy, najwyżej wytniemy. Nie wycinamy. Bulldogs w Bielsku. Specjalnie dla nas zaprojektowali koszulkę właśnie pod hokej. Z naszym typowym hasłem, czyli... Fight till the end, czyli walka do końca. Nieważne, co się ma dziać, musimy walczyć. No i orzeł, który gdzieś w pewnym sensie charakteryzuje się z Cieszynem. Ten, zarówno i w powiecie, w Godle, no i też i w mieście. A ja zapytam, bo to jest niby oczywiste, może dla osób, które grają w hokeja. Czym różni się, oprócz nawierzchni, hokej na trawie od takiego hokeja na lodzie? Każdy hokej jest dobry. Lubię historię, lubię rycerzy z mieczami i generalnie gdzieś tam zawsze porównuję sobie hokej, to jest właśnie ten wojownik z tym kijem, jest ta walka. Hokej na lodzie jest super, ale tam jest walka
i też ciałem. Ten w hokeju na trawie nie ma tego, nie ma tego kontaktu ciało w ciało. Owszem, gdzieś jakieś niewielkie różnice są, gdzieś tam jest walka o tą piłkę, ale generalnie to jest bezkontaktowy sport. Dlatego też o wiele mniej jest wypadków w hokeju na trawie niż na przykład w hokeju na lodzie. Ale też macie ten system tam kar, tak? To znaczy tych przewinień? Oczywiście. To, tak? U nas są trzy rodzaje kartki. Zielona to jest brak kultury. Można na przykład za przekleństwo bądź jakieś niezbyt dobre zachowanie dostać zieloną kartkę. To jest minimum 2 minuty kary, schodzi się. Bądź żółtą za jakieś przewinienie. To jest minimum 5 minut kary. A czerwona może wykluczyć nawet na kilka meczy, albo nawet na kilka sezonów. A, czyli użycie też nie tylko aktywności fizycznej, ale też kultury tych młodych ludzi, którzy do Was przychodzą, tak? Bo to nie jest tak, że oni przyjdą i zagrają, tylko właśnie przede wszystkim przygotowujemy ich do tego życia w przyszłości, że te dzieci muszą wiedzieć, że życie potem dorosłego nie jest proste. Trzeba się gdzieś, że tak powiem, zmierzyć potem z tym. Więc to przede wszystkim dlatego. A jak wygląda Pana dzień pracy? Od rana do wieczora? Tak, to dzisiaj witamy w programie Pracoholicy. Nie, żartuję, ale jest balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym? Udaje się to jakoś tam zrównoważyć? Bardzo ciężko. Pracując społecznie, gdzieś tam aktywnie, mając na głowie kilka rzeczy zawodowe, klub plus życie rodziny, jest bardzo ciężko to pogodzić. Ciężko powiedzieć, co jest tak naprawdę najważniejsze. Wiadomo, zawsze... Najważniejsze teraz jest podziękowania dla żony, że tak sobie wejdę na życie prywatne Pana i jakiś pomnik proszę postawić tutaj, albo kwiaty, albo... A czy cała moja rodzina twierdzi, że moja żona za tą wyrozumiałość, akceptację tego, co robię, powinna dostać pomnik faktycznie ten, najlepiej większy niż Florian w Cieszynie ten. Myślę nad nim, zdecydowanie. Ja zawsze powtarzam, że mojej żonie powiedziałem przed wejściem do kościoła, że będę robił hokej, będę trenować, żeby była tego świadoma. Czyli wiedziała, że tutaj z Panem Prezesem będzie musiała dzielić ale to życie. Ale gdyby nie ona, to ja już bym dawno nie dał rady tego robić, bo często w chwilach takich mojego gdzieś tam zwątpienia i tak dalej, to rodzina i też moja żona właśnie podtrzymuje mnie na duchu. Tyle lat w tym jesteśmy. Nie można się poddawać, trzeba iść dalej. Tak, fight to the end, na till the end, tak, a mój angielski. Najważniejsze, żeby walczyć do końca. To teraz tak, pomału zmierzamy do końca programu, ale chcę zapytać o te marzenia, plany na najbliższe 30 lat, żebyśmy się faktycznie mogli spotkać, jak będzie stulecie i zobaczyć, czy się udało zrealizować te marzenia. Czego Panu życzyć, o czym Pan marzy w najbliższej przyszłości? Na pewno, żeby rodzina była zdrowa i mój syn, że tak powiem, może będzie kontynuował tradycję. No i na pewno boiska i ten. Dalej jestem zwolennikiem tego, że to boisko jest nam potrzebne. Czyli apelujemy do wszystkich, którzy mogą o tym decydować, tak? Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Konrad Legielski. I w takim razie idziemy może coś zagrać. Ja po raz pierwszy będę na trawie, znaczy będę grał hokej na trawie. Może wersji halowej. W wersji halowej, tak, bo mamy już miesiące zimowe prawie, że. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na boisku. Dziękuję bardzo. Na trawie.